Witam was bardzo serdecznie z Pinterest, mów po ludzku. No i ja, wujek Bohun. Moi drodzy, dzisiaj będzie prawdziwy potop. Rzuciliśmy się na głęboką wodę, podjęliśmy wyzwanie na mapie flood, na mapie powódź. Przede wszystkim witam dzisiaj mojego gościa, Lucjana. No, siemanko. Witamy wszystkich naszych wspólnych widzów, moi drodzy. No i cóż, wielkie wyzwanie przed nami. O, Lucjan, ty tutaj nie pójdź zwierzyny! Kurde, będzie mi przerąbane, słuchaj. Już coś tak czuję. Wiesz, dlaczego ja tak czuję, czy nie wiesz? Tak, ja wiem, dlaczego ty tak czujesz. Słuchajcie, zanim ruszymy, to znaczy Lucjan już pojechał do przodu, ale ja wam zdradzę strategię, jaką sobie tutaj obraliśmy. Przede wszystkim mapa ta została już przeze mnie opanowana z Adrianem z Wolnego Kanału, ale niestety ja niewiele z tego pamiętam. No mam nadzieję, że jakoś, ja mam pamięć wzrokową, może mi się po prostu teren przypomni podczas pokonywania go, ale plan jest taki, ze względu na to, że warsztat mamy po drugiej stronie, po przekątnej właściwie mapy, jest zablokowany, musimy go odblokować. No i cóż, ja tutaj opanowałem Kamaza z punktami do odblokowania tego warsztatu i tak właśnie zrobimy. Natomiast, gdy już warsztat będzie odblokowany, będziemy mogli przebudować nadwozia, no to uzbroimy się w jakieś oczywiście odpowiednie przyrządy do przewozu drewna i pojedziemy z samym drewnem. Z drewnem oczywiście będziemy musieli się tutaj gdzieś w okolice miejsca, z którego startujemy, wrócić. Moi drodzy, mapa ta jest niesamowicie wredna, paskudna, została ona przywrócona, była kiedyś, została zabrana, znowu jest przywrócona i tak mniej więcej to wygląda. Tyle jeśli chodzi o nasze klarowności i zamiary. Ile z tego uda nam się ziścić, nie wiemy. Dokładnie, będzie ciężko. Wziąłem sobie na początek też tego niebieskiego, będę go holował. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Już widzę, że jest ciężko, ale nie poddaję się. Może uda się dojechać do celu. Powiedz mi, czy ten niebieski samochód i ten pomarańczowy to jest ten sam samochód, tylko inny kolor? To są Kamazy. Obydwa. Tak. No właśnie, czyli powinny sprawować się tak samo, ale ja widzę, że ten pomarańczowy ma zainstalowane, czy raczej założone lepsze opony. Tak, i właśnie dlatego ja postanowiłem sobie zrobić tandem. To znaczy, wiesz, jak mam dwie przyczepy, to dlaczego nie mogę mieć dwóch ciągników? To jak pamiętasz takie pociągi długodystansowe, które ciągną chyba więcej niż, nie wiem, ile tam mają, 30 czy ileś wagonów? 50 to mówisz, no. Albo 50, nie wiem, no być może tak, znaczy wiesz co, no 50 to jest cholernie dużo, chyba za dużo, chyba 30 albo ileś tam do 30. No to one po prostu no, mają po dwie lokomotywy, prawda? I ja, że tak powiem, biorąc przykład, podglądając transport szynowy, zastosuję to w moim transporcie kołowym. Okej. A co z tego wyjdzie i jak? Co za komedia w ogóle z tego wyjdzie? To się dopiero okaże. Ja już sobie przejechałem ten początkowy fragment, który jest łatwy w porównaniu do tego, co nas czeka. I czekam na ciebie. Zobaczymy, co ty tu wykombinujesz. Jestem ciekawy. A, kurczę, naczepa mi siadła na mnie, na ciągnik. Ale wyszarpałem się. Jest, ruszył. Bo tak jak słusznie zauważyłeś, tutaj ten Kamaz ma, kurczę, koła terenowe, tamten ma takie, nie wiem, można powiedzieć do asfaltu. I przede wszystkim ja się muszę przyzwyczaić do klawiatury, bo postanowiliśmy grać na tej najnowszej wersji gry, bo na tej wersji niestety no, kierownice nie działają tak jak mają działać i ja postanowiłem przeskoczyć na klawiaturę w dzisiejszym odcinku z racji takiej, że Lucjan po prostu chciał no co? Iść na całość. Odważny. No. Słuchaj, ty jedziesz samym ciągnikiem, tak? Czy ja jadę samym ciągnikiem? Wiesz co? Będę holował samym ciągnikiem, no, bo nie mam tutaj teraz jak zabudować. Nie mam się jak zabudować, bo warsztat mamy zablokowany, tak? Ja wziąłem i tą naczepę naprawczą z cysterną i dwa ciągniki plus te naczepy. I zobaczymy, jak mi to pójdzie.
Jeśli na wodzie będzie problem, no to po prostu zostawię tego niebieskiego gdzieś na środku wody. Jak odblokujemy warsztat, to go po prostu przywrócę. Co ty na to? Ja czekaj, teraz kombinuję, bo zapomniałem sobie, jak to było, żeby te dwie ciężarówki... Przyspieszenie musisz tam ustawić. Tak, tak. A no właśnie. Miałem dobrze, to przełączyłem niepotrzebnie. No to teraz właśnie domyślnie jest ustawione, żeby było na przyspieszenie, a wtedy nie było tak. Tak, tak. Tak, właśnie i dlatego, że ja pamiętam ustawienia z tej poprzedniej wersji, to teraz, wiesz, zaskoczyła mnie ta sytuacja. A jeszcze jedna rzecz. Ja sobie przeskoczę do ciężarówki wleczonej w tym przypadku. Aha, mam dyfry i to mam powłączane. Dobra. No właśnie, a czy ja mam? To się tak zastanawiam. To się chyba automatycznie włącza, tak mi się wydaje coś. Nie miałem czasu, żeby to sprawdzić. Wiesz co, prawdopodobnie. No, jest, automatycznie się włącza. No, no widzisz, jak przeskoczę, proszę pana, z ciężarówki do ciężarówki, to ona mi się odczepia. Ważne? Muszę za każdym razem muszę ją przyczepić. Rzeczywiście. O. Ja też będę holował, wiesz? Zobaczymy, jak to pójdzie. Także wielkie wyzwanie. Wielka woda, wielkie wyzwanie. No i Lucjan! Lucjan, który słynie raczej z gier typu szalejemy, driftujemy. Tak, ale słuchaj, no. Ja też grałem Spin Tires dosyć długo i te wszystkie mapki poprzechodziłem, oczywiście, że tak. Wiesz, bo ja myślałem z początku, jak złożyłeś mi propozycję, że ty po prostu jesteś początkującym w tej grze. Nie, ja już też ogarniam troszeczkę. No widzisz, to dobrze. Nie są to takie chocki klocki. To bardzo dobrze, bo w razie czego gdy zlamię, to będziesz mi pomagał. No, bez przesady, aż taki dobry jak ty nie jestem. Ty jesteś takim znanym w internecie... Lamerem! Nie! Znanym w internecie człowiekiem od ciężkiego transportu w Eurotrucku. Słuchaj, w Eurotrucku to może jeszcze bym się tam zgodził, ale w Spin Tires? Coś ty, noga totalna. Zobaczymy. Mam kilka sukcesów na swoim koncie, no nie powiem, nie będę się aż tak, wiesz, tutaj nie doceniał, ale też sporo wpadek zaliczyłem. Mhm. Zresztą na tej mapie i w tej grze to jest nawet logiczna logiczność. I normalność. No to jest absolutnie prawda. Ja na tych poprzednich mapkach, oj, zanim w ogóle zacząłem nagrywać, to musiałem spędzić trochę czasu na nauczeniu się obsługi tych samochodów i w ogóle tego wszystkiego. No. Niby prosta gra, ale jest jednak trochę do ogarnięcia. Że ta? Prosta gra? Cię proszę. No prosta pod tym względem, że wiesz, mało waży, mapki są niby małe, ale gdy przychodzi, żeby wiesz, wykorzystać wszystkie te możliwości samochodów, pojazdów właściwie, ciężko to nazwać samochodami, prawda? Mm. No to jednak trzeba troszeczkę czasu na to poświęcić, ale opłaca się, bo naprawdę zabawa jest przednia. Jak ci tam idzie z tyłu? Powolutku, żółwim tempem. Idziemy do przodu. Podoba mi się taka konsekwencja, na przykład w tym kamazie pomarańczowym. W tym momencie, no wiesz, bieżnik jest dość głęboki, ale tak jakby błoto po prostu uwalniało się z tego bieżnika. Natomiast tak, w tej drugiej ciężarówce, gdy patrzę na koła, na opony, zwłaszcza z przyczepy, to jest, są tak obklejone tym błotem, bo ten bieżnik jest, wiesz... Malutki i to błoto po prostu obkleja się dookoła. A tutaj takie większe bryły po prostu odpadają, nie? No tak. Chociaż, jakby to tak się tak, wiesz, głębiej zastanowić, to nie powinno to być na odwrót. No w zasadzie tak, bo tutaj jest tego więcej. No. Jak ci tam idzie? Gdzie ty jesteś? Oczywiście. Ganiasz mnie. Oczywiście ja mówię o tym, co widzę, a nie o tym, jak powinno być lub jak jest. Jasne. Moje oczy widzą wyraźnie, że te koła są mniej obklejone błotem, a tamte o wiele, wiele bardziej. I powolutku do przodu, proszę pana. Ty nie nagrywałeś w ogóle na swoim kanale wcześniej spina. Tak teraz zaobserwowałem, cię wzięło. Nie, ja już tam wcześniej miałem to. Już są ten. Spisz sobie nawet w wyszukiwarce Spin Tires i zobaczysz, że miałem już tam wcześniej te filmy.
Widocznie twój kanał obserwuje od momentu, kiedy... Zaczęliśmy nagrywać razem, tak? Znaczy nie, znaczy powiem ci, ja na twój kanał trafiłem dokładnie, wiesz kiedy? Tak szczerze mówiąc, przed meetupem. Aha. Naszym farmerskim, bo po prostu złożono mi ofertę, tak, no. do meetupa i powiedziano mi, kto tam będzie grał, prawda? I ja tak sprawdziłem wszystkich tych youtuberów, mhm. którzy będą występować. No wiadomo, no nie każdy zna każdego, tak? No tak. No i jak sprawdzałem tą listę, kto będzie grał, no to tak po prostu trafiłem na ciebie. Ja czasami właśnie też tak boję się grać z kimś, nagrywać, w sensie, bo nie wiadomo, na jaką osobę się trafi, no. Wiesz, raz z tobą nagra, a potem okazuje się, że zmiesza cię z błotem albo coś jeszcze gorzej. No są tacy ludzie też na YouTubie. Tak, są. No, ale właśnie też są takie obawy, no ale ważne, żeby próbować coś razem zdziałać. Słuchaj, w życiu tak jak w tej grze, tak w życiu jest tak samo jak w tej grze. Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. Dokładnie. O, żeż ty siwy dym. Znaczy, wiesz co, ja mam pamięć wzrokową i pamiętam, że tędy jechałem poprzednio, także jedziemy dobrze. Super. Wpierniczę się na te żywa, co a jak. Gdzie ty tam? O, jesteś bliziutko. Ścigamy się, dawaj. Ale powiem ci, że my ścigi w Speed Tires to ciekawa sprawa. Tylko, że mapki są może troszeczkę za małe. Chociaż nie, z drugiej strony... Lucjanie, zaniechaj tych działań. To nie jest gra, w której się ściga. To znaczy, prawda. Raz spróbowałem zrobić coś takiego z Adrianem. No. Ale kurczę, wiesz co, nie byliśmy w sumie zadowoleni z tego spotkania, tak... Znaczy, wiesz co, ani ja, ani Adrian nie mamy w sobie ducha rywalizacji. Mamy w sobie ducha współpracy. I to może dlatego. Znaczy, nigdy Adrian nie lubiał stawać przeciwko mnie, ani ja przeciwko Adrianowi. O, jak milusio. Znaczy, wiesz co, ja mówię jak jest. No, spoko. My do tej pory zawsze współpracowaliśmy. Rzadko, tam jest Lejek, no dobra. Olać. Słuchaj, Lejek. Może ja się odczepię i potem Lejek pojadę, nie? Nie ma potrzeby, bo tutaj już znamy tą drogę, wiesz, to... Tak? Znasz tą drogę? Dobra. No pewnie. Słyszeliście, też... Polska słyszała. Lucek zna tą drogę. Oczywiście, okay. Że tak. Ma, okej. Okay. No tu jest to znaczy, droga prosta. Oglądałeś mój odcinek z Adrianem? Nie, tu jest droga prosta. Tu jest droga prosta i... W razie jak będziemy wracać z drzewem, to już tutaj będziemy wiedzieli, jak jechać. To ile razy pokonałeś tą mapę w takim razie, mi powiedz? Ani razu. No i znasz drogę. Ty jakim no, cudem mniej więcej, drogę? No widzę, gdzie tu trzeba jechać. A kurczę, to proszę bardzo. No. Nie, ja muszę więcej zacząć grać w typu, znaczy gry w typu takie rajdówki jak ty. No, wtedy człowiek widzi więcej niż powinien. Ale ty nie lubisz arcade'ówek. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, ja jestem... Znaczy nie to, że nie lubię arkadówek, lubię arkadówki, pogram sobie w arkadówki, ale powiem ci, że jestem troszeczkę bardziej ambitniejszy, wolę takie bardziej gry nastawione pod względem symulacyjnym. Mhm. Ale to nie jest tak, że jestem ignorantem i nie sięgnę po arkadówkę. Ja w arkadówkach również dobrze się bawię. Zresztą ja jestem takim człowiekiem, że do gier podchodzę całkowicie pozytywnie. Nawet gra taka, która została przez co niektórych zganiona, nawet przez Adriana z Wolnego Kanału, jak symulator, symulator autobusów, prawda, 2012. Aha. Gdzie Adrian tą grę wyśmiał, że się to w ogóle grać nie da, a ja do niej podszedłem z wielkim entuzjazmem i dobrze się w niej bawiłem, nie? Także wiesz. O kurde, co tu się dzieje? Się jak boję. Co się dzieje? Potop! Dokładnie. Dobra, i ja odbijam tutaj. To znaczy, odblokuję. Ja pamiętam, że Adrian tutaj akurat, chociaż miał ściągę od widza, ugrzązł dwa razy. Poważnie? To tak. Ja go wyciągałem z tej wody dwa razy. Kto wie, może ty dzisiaj będziesz mnie wyciągał. Wypluj te słowa. Ja pamiętam, że sprawa wyglądała tak, że do tej wysepki, gdzie na środku są drzewa, nie należy zbyt blisko się... Tak, wiesz, ty śmiało podjechałeś, ale z taką świńską odwagą, muszę ci powiedzieć. Czekaj. Ja tu sobie poradzę. Ja nie mówię, że nie, ja w ciebie wierzę.
sprytnie jedziesz z nurtem, ale ogólnie tam, gdzie wystają kłody, to musi być dosyć płytko. Tak. Te kłody to jest taka, można powiedzieć, podpowiedź, no. W którą stronę jechać. Co się tu dzieje mi? Nie wiem, nie to oni. Nurt mnie porywa zbyt mocno. Nie porywaj nurt. O, ja już mam płytko. Tu już nie ma prądu. Pięknie. Wiesz co, moja ciężarówka nie potrafi pływać. Teraz odzyskałem przyczepność do dna. No, mówię ci, miałem takie wrażenie, że przez jakiś czas ciężarówka absolutnie się mnie nie słucha. Woda nią rządzi, wiesz? O, bo ty nie masz tej naczepy i nie dociąga ci tyłka. Wiesz, co ci powiem? Nie. Ta gra na moim nowym monitorze nabiera dla mnie nowego znaczenia. Jaki masz monitor? Jak i każda gra. Znaczy, kupiłem sobie taki monitor na matrycy IPS, ponad 16 milionów kolorów. No. I powiem ci, że nikt już nie powie, że monitor a monitor to jest jedno i to samo. No, dokładnie. Ja też mam na matrycy IPS i jest różnica w kolorach diametralna. Świetnie to widać wszystko. A poza tym mam jeszcze ten szeroko, no taki szeroki, wiesz, o co chodzi, 21:9 i w niektórych grach no to po prostu jest świetna sprawa. I powiem ci, że ten monitor polecił Michusiek i jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo ja mam dwie jamy, nie? Jedną jamę miałem gamingową, a drugą miałem taką do fotografii i do, znaczy taka, wiesz, taka jama nie przeznaczona głównie dla gier, no tam ten gamingowski to był, wiesz, opóźnienie 1 milisekunda i odświeżanie 144 MHz. Ja się go pozbyłem, miałem go 2 dni i go oddałem. Wymieniłem na drugi taki, co mi polecił Husiek, bo powiem ci, że ten gamingowy monitor spisywał się gorzej niż ten przeznaczony do grafiki. I zostałem właśnie przy tym, co polecił mi Husiek. Powiedz mi, wujek, kto wysypuje tak równomiernie te kamienie tutaj z Spin Tires? Ja bym ci powiedział, ale nie chcę, żebyś potem miał do tej osoby żale. Rok? Co? Rok z kanału Rock Alone? Nie, no co, cóż ci się on tak nagle wspomniał? Nic, pomyślałem, że o niego ci chodzi. Nie. Jak tam uszkodzenia u ciebie? 181x600, nie jest źle. Ty, co to tutaj stoi? Gdzie? Ośmiokołowiec. Gdzie? Autentycznie. Gdzie ty takie coś widzisz? No przed sobą. Co on tam robi? Ja nie wiedziałem, że tu jest taki pojazd, ej. No ej. Zaraz go, ja go biorę. Bierę go. Czekaj, jak wygląda mapka? Lucjanie, nie, proszę cię, nie robi tego nigdy więcej. Czego? Jestem uczulony na ej. Czemu? Przez moich widzów. Ej, daj link. Ej! Wiesz, taki widz poniżej 10 roku życia, on ci nie zna słowo poproszę, albo proszę o link, albo coś, tylko ej, a ja go zaraz ignorant. Nie mam. Dobra, słuchaj, mamy tutaj, zobacz, co my tu mamy. Nie, ty jeszcze tego nie widzisz chyba. Ja to już widzę. Dobra, ale co to w ogóle jest? Skąd on tu się wziął? To jest mas, proszę pana, możesz go sobie odblokować. Lucjan, ja jadę do przodu, bo... Okej. Słuchaj, twoje punkty warsztatowe mi się przydadzą. Ja bym chciał, żebyś jechał ich tym kamazem. Jasne. I zostaw te ptaszyny w spokoju. Czekaj. Zobaczę, czy on jest naprawiony. Nie, jest uszkodzony. No to może go sobie naprawić. Tak, wiem. Ale wolę zostawić to dla ciebie. Bo wiesz, tak, o co chodzi. Oszczędzaj jak te punkty, tak. Jak nam nie starczy, one się jednak kończą. No. One się jednak kończą, wujek. To znaczy, wiesz co, ja mam tutaj dobrą kondycję. Bo 181x600, ale nie wiem, w jakiej kondycji jest kamaz, którego ciągnę z tymi przyczepami. Ja nie mam żadnego pojęcia, w jaką jest kondycji. Ja mam kondycję 52x600, także też nieźle. Ile masz? 52x600, w tym pomarańczowym. No tak, no ale bierz pod uwagę, że ty masz inny ładunek. No. No właśnie. Znaczy ja mam też ciągnę tego mojego, tego niebieskiego. No tak, teraz... Ty masz... Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy to jest równomierne. Nie wiem, czy gdybym teraz się przesiadł do
pojazdów leczonego, czy tam by było to samo, te same uszkodzenia i ten sam stan paliwa, czy jak? No nie mam zielonego pojęcia. Jedno jest pewne, na pewno spalamy więcej paliwa ciągnąc. Tak. Bo na pewno trochę więcej. Spalanie pójdzie do, na pewno do góry. Przynajmniej powinno, wiesz? Ja uważam, że i tak już osiągnęliśmy mały sukces, bo przeprawa przez rzekę jest za nami. I to jest spory sukces, jak ja tak uważam.